Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil, przed wami dalsza część historii God of War'a. W sumie to nie tylko przed wami, ale również przede mną, więc zobaczymy, co się będzie działo w dniu dzisiejszym. Chyba nie powinno nas tu być. Cicho. Naprawdę już na dzień dobry takie informacje dajesz, wiesz co? Ach, wolałbym usłyszeć coś innego, na przykład coś miłego, jakieś dobre... Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Natomiast wolałbym usłyszeć... Jak zabierzemy je do Bifrostu? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Aha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los niż nasz cel. Ojcze! What the? Cicho! Mam go! Użyj noża! A skąd ty... Ach, dobra. Mało brakowało. Bardzo... Nie musisz mi mówić. Wspaniale. No po prostu świetnie. Czyli mamy teraz etap skradankowy, który mógł zakończyć się... Lepkie. Który mógł zakończyć się tragedią. Natomiast tutaj... Kolejny! Cofnij się! Kratos, musiałeś w taki sposób to rozwalać? Nie można było tego inaczej? Światło! Jesteśmy już blisko celu, ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Tak. No dobra. No to ciekawe wprowadzenie w dniu dzisiejszym w ogóle. Czemu oni... Czemu ich jest aż tylu tutaj? Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. No dobrze. Rozbijemy to sobie. Wezwiemy nasz topór. Zamrozimy tutaj tego glutka. No i moi kochani, przed nami aspekt biegu, więc biegnij, Kratos, biegnij! To aż tak bardzo to zepsułem. Nie chcemy, nie chcemy. Chcemy jednak, okej. Czy jednak chcemy się z nimi bić. Dobra. Skup się, dlaczego? Dobra. Oj. Strzelaj, chłopcze! Wywalcie nam drogę! Tu tak się bawimy. Dobra, Kratos, wiesz co? Dobra, o, epicko, nie? To jest prawdziwy. Masz dużo celów, będziesz trafiać. To jest prawdziwy bóg wojny. Autentycznie. Wąskie przejście daje nam przewagę. Skup się. Dobra. Jest. Kamień furii, dobra, furia. No, ja tu zaraz przejście zrobię. Co? Jak ostatni? Dobra, tłucz co? Tłuczemy to! Kratosie, pokaż swą moc. Mrozimy tę galaretę. Rozbijamy ją, zgodnie z planem oczywiście. A więcej was. O, świetnie. Chłopcze, chodź tu. Boj. Oh boy. Wow. Światło.
Jesteś ranny? Nic mi nie jest. Rany. Jak pięknie. To brzmi jak cisza przed burzą. Może jednak tam... Tam? Światło. Widzicie? Sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Aha, czyli przez to, że oni tak jakby się tutaj osiedlili... Śpiew. To nie mogliśmy tu wejść do środka? Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? To zabolało. I mamy wejść w to światło? Nie wydaje mi się. Zostań tu. Ale chcę zostań tutaj. Używaj go tylko w ostateczności. Oh wait, co jest grane? Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. Co jest grane? To nie jest prezent. Ale i tak. Nie, nie. Co? Nie, nie, nie. To tak ma być? Ja się tu miałem znaleźć? Co to jest? Mieliśmy wejść do światła, ale... Faye? Musisz wrócić. Zostawiłaś mnie samego. Atreusie. Z nim. Gdzie jestem? Ciągle gdzieś odchodzi. Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. I to się nie zmieni. Zaraz, zaraz. Czy to są przemyślenia naszego syna w stosunku do Kratosa? Nie znam go, a on nie zna mnie. I nie chce poznać. Jestem silny, jestem mądry. Nie jestem taki, jak sądzi. Wiem lepiej. Nie rozmawia ze mną. Nie uczy mnie. To powinno spotkać jego. Słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie. O czym on mówi? W ogóle, czemu to płynie do góry? Gdzie ja jestem? What the f... Tylko, że wcale tak nie myślę. Wiesz, że go kocham. Po prostu chcę, by był lepszy. Wiem, że może. Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, co tu się dzieje? Więc jeśli on spróbuje, to ja też. Ale jeśli nie, to proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Czy to możliwe, że to jest ostatnia modlitwa syna do jego mamy? Miał on swoją prośbę, która... Czemu to zrobiłeś? Pomogłem ci! Byłeś tam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc cię wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... Co? Chwilę... Nie! Nie było cię bardzo... długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! Nie obchodzę cię! Ja... To niemożliwe.
A co to jest? Powinniśmy odejść, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz czego chciałeś. Tak. Przepraszam bardzo, jo. Tam jest wyjście, ale nie ma światła dla mostu. Jesteśmy uwięzieni, a cięciwa wiedźmy jest bezużyteczna. I on to tak... wszystko sam zrobił? Chłopcze, twój łuk. Dobra, przytrzymaj go. Nie mam pytań. A, i to jest ta moc. Dobrze, ej, tylko mam nadzieję, że to jest... Zdobywasz strzały światłości. Strzały światłości, zobacz, strzelenie min, okej. Na mój znak, wystrzel strzałę w kamień. Zadziałało! Jej! Teraz możemy wrócić. Możemy wrócić. Dobra, mamy topór. Ej, ale byłoby źle, gdybym go tu zostawił. Oh, wait. Czy to? Te schody są zablokowane. Przed nami kryształ światła. Leży zaraz, zaraz. Może pomoże nam opuścić to głupie miejsce. Dobra, chodź tutaj. No nie, tego nie możemy rozbić w taki sposób. Czyli ten plan odpada. O, ty cwaniaczku mały. Poradziłeś sobie lepiej niż ja? No nie, tego też nie można rozbić. Ale mamy strzały światłości, więc to jest mega informacja. Aha! Jasne. Dobra, słuchajcie, to oznacza jedno, że będziemy się bawić w konstrukcję mostów. Co zresztą widzicie teraz w tym momencie, że udało nam się podnieść kryształ. Podzielone serce Alfheimu. Jasne. Czy ja muszę przenieść ten kryształ do kolejnej lokacji? No to wychodzi. Mogę go wyrwać stąd, prawda? Mogę. Oh boy. Ach, czy to oznacza jedno? Że właśnie pozyskaliśmy nowego kompana. Słuchajcie, to jest pan kryształ. I pan kryształ jest po to, żeby nam pomóc. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie już kończymy naszą wspólną podróż z panem kryształikiem. O. Serio? Ciekawostka. To mogę otworzyć, prawda? Nie mogę, bo są rywale. Jeszcze ktoś? No. Tak właśnie myślałem. Tak właśnie liczyłem, że tutaj już rywali nie będzie. Zdobyto więcej srebra. To możemy rozbić. No, potrzebuję to mieć pewnie w jednej linii. Dobrze, to trafimy sobie... Trafimy sobie w to. Przejście ładne, kulturalne mamy tu. Zaraz, czy ja mogę to... No nie, osobno nie mogę tego rozbić. Więc wypadałoby to zbić właśnie jakoś tak z tej perspektywy. Ciekawe. No tak, no bo tu już nie mamy na co liczyć.
Tu również. Tam jest jeden rywal. Dobra, ja to chyba muszę przejść naokoło. W sensie, nie widzę innej opcji. Bo tu jest przejście, tu jest przejście. To przejście jest odpalone. A może trafić w to? Moja strzała nie przebije się przez to wszystko. Cel wciąż zasłonięty, więc nie wiem, czego oczekujesz. Czego oczekuję? Oczekuję, że się uda. No tak, tylko tu... Z tej perspektywy... Dobra, chłopcze. Mogę strzelać dalej, ale to nic nie da, jeśli nie ukryjesz tych rzeczy. Atreusie. Tylko mówię. Widzę, że komuś to przeszkadza. Aczkolwiek no jest to w miarę zrozumiała wskazówka, z której należy skorzystać. Wow. Wow. Po co się rozglądać, nie? Autentycznie, po co się rozglądać i znaleźć coś, co jest oczywiste? Lepiej się podwoić, potroić? Może coś wyjdzie, może nie? Hopla, do góry. Pięknie. I znowu to światełko. Czy ja mogę do niego podejść? No tak, podejść sobie mogę. Jednak to mi w żaden sposób nie pomoże. No tak, tutaj tego nie widzę w ogóle. Mhm. A czy mogę zejść w drugą stronę? Tutaj na przykład? Tu gdzieś coś? No nie. Tu gdzieś coś nie. Tu też nie. Tutaj faktycznie wychodzi na to, że możemy iść tylko i wyłącznie w tę stronę. Dobra, idziemy tu. Ja tutaj poradzę sobie. Ja tutaj wam mówię, ja sobie poradzę. Zakładam, że tak będzie. Teraz tak. Nie. Tamto jest już za daleko. Tamto jest za daleko. O nie. Dobra. Oddawaj kryształa. Czy on może... Come on. No i teraz pewnie siedzicie i się drapiecie po głowach, mówicie, przecież to jest takie proste. A. Ajajajajaj. Dobra, tu wskoczyć nie możemy. Tu możemy sobie wskoczyć. To jest fakt. Chociaż? No tak, przejście jest tu. Przejście jest tu, ale tam mnie nie interesuje. Może... Dobra, no nie, no to nie jest takie proste. Nie wiem, co mogę powiedzieć, to nie jest takie proste. Trzymajmy się tego. Dobra. Wskakuję tu. To po pierwsze.
Po drugie idziemy tu do góry. Tu nic nie ma, tam przejścia nie było. To jest potwierdzone. Tu nic nie ma, tam przejście nie chce. To potrzebuję z kolei w linii prostej. Żeby mieć to wszystko w linii prostej. Mogę to wyłączyć? Nie mogę. A tu? O rany, o nie. Co? Nie, ej, dobra, słuchajcie, ja mam prośbę. Słuchajcie mi w komentarzach, co wy słyszycie, co oni mówią, dobra? Bo... O. Bo czasami zastanawiam się... Co? Nie wiem, to padlina? Nie wiem. Dobra, rozbijamy. No nie wiem, czy to, nie wiem, czy to, że ma czerwone barwy, to znaczy, że jest jakiś taki mocniejszy, czy coś. Nie zmienia to faktu, że został bardzo ładnie pokonany. A, już widzę te wszystkie komentarze, nie? Zapalę kryształ, jeśli znajdziesz odpowiedni. Już widzę te komentarze o treści... Wracajmy na górę. O treści... jak mogłeś tego nie widzieć? Chłopie, to było proste. No ale widzicie, no, takie są uroki grania w grę na ślepo, że człowiek nie wie, czego się ma spodziewać, nie wie czasami, w którą stronę ma iść. No ale ma to też swój urok, dzięki temu możemy przecież poznać tytuł dobrze samemu, zobaczyć, czy w ogóle jeszcze myślenie, którym się kieruje, jest w miarę... Oj... Tak, czy myślenie, którym się kieruję, po czym dostałem 15 razy w twarz. Dobra, zapraszam. Dobra, już dobrze. Wszystko pod kontrolą. Wspaniale, temu panu dziękujemy. Znaczy w sumie temu panu, elfowi. Chodź, no. Dobrze, znaczy w sumie Kratos, nie musiałeś go odpychać. To jest to. Dobra. Teraz eliminacja, kulturka, no żeby tutaj nie, żeby nie odlatywał za daleko, to możesz tutaj się odizolować od nas. Tak, ulepszaj za punktu doświadczenia, jeszcze nie widzę tutaj żadnego. Ej, zaraz, no przecież ja muszę iść nie tędy droga, Kratosie. Nasz wspaniały, nie tędy droga, to jest właściwsza tutaj przestrzeń, którą musimy się przechadzać, więc no, jestem mega zadowolony, że udało się to w sumie zrobić, mimo że to było w miarę takie, no, znaczy smutne jest to, że teraz mógłbym powiedzieć, że to było logiczne, nie, bo przez wzgląd tego, co musiałem zrobić, to absolutnie nie było trudne, nie? To przyznaję się, to nie było w ogóle trudne. Dobra, temu panu dziękujemy. A tylko wystarczyło się rozejrzeć. No. Trafił mnie jeszcze. Aha. Not bad at all. Czemu ty... W ogóle liczyłem, że strzały ze światłem będą trochę mocniejsze. Gdzie on jest? Dobrze. No. Fajnie. Wszystko? Wszystko. Otwórzmy sobie zatem skrzynię, w której powinno być coś ciekawego. I jest to uderzenie Utgardu, szybki runiczny atak. Zobaczymy sobie w przyszłości, na razie nie czas tutaj na przeglądanie bajerów, to jest pora na dalszą
Wędrówka. Dobra, takie buty. Czyli teraz nie tylko muszę... Czyli teraz nie tylko muszę się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, ale również muszę analizować wszystko na bieżąco. I teraz, och, jak pięknie, zobaczcie. Prezentacja tekstu. Ej, chłopcze. Ej. Nie, czytasz mi to. Aha. Mówisz, mamy ciche dni. To, że Atreus nie chciał współpracować, nie było przypadkiem. Ponieważ zabrakło mu słów, zabrakło mu strzał, a w konsekwencji czego nie był zdolny tutaj do pomocy. Więc jak widzicie, odpalamy sobie raz jeszcze sekwencję. Damy tutaj młodemu możliwość się wykazać. Ale żadnego słowa? Nic? Sorry, przepraszam. No dobra. Ach, tak też czasami w życiu bywa, że protagonista musi skorzystać z szóstego zmysłu, zastanowić się właśnie, ej, zaraz, ale dlaczego ty tutaj nie chcesz pomóc? Czemu nie masz strzał? I misa z piaskiem. Ale jak nie mam jej dosięgnąć? Dobra, jak masz jej dosięgnąć? Ojej, traf to, to po pierwsze. Tu mamy przejście. Dobra, spoko. To idziemy dalej. O, idziemy dalej. A o. Jeden, drugi. Trzeci. To tak, ciebie zgarniamy. O, ej, za pierwszym razem? Fajnie. I nawet mogę do tego tak prosto podejść? Jeśli chcę usłyszeć twoją opinię, to o nią poproszę. No, dokładnie. W ogóle chciałem powiedzieć, że... Zwiększenie maksymalnej wartości szału. Wspaniale. No to teraz nasza furia będzie trwała zdecydowanie dłużej. Interesująco. Tak. I to muszę raczej... I cyk! Rozbite. Wspaniale. Aha, on w ogóle sobie siedział na chodniczku. To niezły pomocnik. No, to tak wiecie, trochę jak na... trochę jak na budowie, nie? Że jeden pracuje, a drugi siedzi i tak... Dobrze ci idzie. Oby tak dalej. Teraz dotrzesz do misy. Aha. To on tam idzie, ale ja chyba idę z nim. Tak mi się wydaje coś. Nie, ja nie idę. Po prostu go tam przerzuciłem. W każdej chwili. Co? Co w każdej chwili? Coś więcej? Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Turne zagadki. Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Zaczynaj. Wspaniałe drzewo, mężny człek, we mnie rozpoczną życia bieg. Tak, to nasienie. Turne zagadki. O, więc to jednak drzwi. Faktycznie. Drzwi, które nie są drzwiami.
a w konsekwencji okazują się być... Co do? Nie ma za co? Dobra, anyway. Nie wiem, coś chyba zrobiliśmy. Świetnie, ten z rogami wrócił. Czego teraz? Ten w ogóle, jaki rozgadany. Nie ma jak w domu. Nienawidzę go. Z pewnością wróci. Wow. Poleciał, coś tam se pogadał i siemano. O nie, nie ma tu łodzi. Jest po drugiej stronie jeziora. Więc wracamy drogą, którą przyszliśmy. Do windy. Do windy. Skorzystaj z dźwigu. Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Nie. Więc? Dobra. Moi drodzy, słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. I to jest chyba dosyć dobry moment, żeby zakończyć, więc trzymajcie się, do zobaczyska, do następnego razu. No i właśnie, kolejnym razem udamy się w dół, pójdziemy pewnie przez całą lokację od tyłu. Kto wie, może uda nam się zdobyć skrzynie, o których wcześniej rozmawialiśmy, aczkolwiek mi się tego nie udało zdobyć, więc dzięki wielkie za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, hej hej!